Nasi goście teraz to Łukasz Gras, redaktor naczelny Business Insider Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, ale także Andrzej Gładki, T-Mobile Polska. Dzień dobry, cześć. Panie Andrzeju. Cześć, cześć, panie Jarek. Poproszę o pasy. Dzień dobry. Cześć. Chciałbym, żebyście opowiedzieli naszym widzom, tym, którzy teraz na przykład oglądają sobie Onet Rano na tablecie albo na telefonie, bo wy się na tym znacie, jak to będzie wyglądało za chwilę, bo byliście w takim miejscu świata, które pokazywało najnowsze cuda techniki. Dobrze. To telefon będzie zastąpiony przez co? No, jest taka możliwość, że będzie zastąpiony. Ja powiem przekornie, zacznę przekornie w ten sposób, że jeden z analityków fajnie podsumował Barcelonę w tym roku, że poczuliśmy się po Barcelonie bardziej komfortowo z tym, że czujemy się niekomfortowo. Ale bo co, nie wiadomo, co będzie za chwilę? Bo właśnie nie wiadomo. To znaczy jest tak, że jest z jednej strony niesamowity postęp oczywiście w ogóle branży telko, branży medialnej, bo to się przenika. Zresztą sama nazwa mówi Mobile World Congress, to już nie jest tylko kongres telekomunikacyjny, to się przenika. Świat mediów, świat internetu, świat telekomunikacji. To dlatego, że trochę dzisiaj każdy jest nadawcą, prawda? Absolutnie. Więc z jednej strony mamy niesamowity rozwój technologii. Ta technologia brnie do przodu. Mówimy o 5G w tym roku. Mówimy... 5G? Tak, tak. A no ty musicie kupić trochę częstotliwości od armii, czy kto wam to sprzeda? To, powiem tak, no, 5G jeszcze nie jest zestandaryzowane. Już dużo było na ten temat mowy w tym roku właśnie na kongresie w Barcelonie, ale wymaga to nieco standaryzacji, nieco częstotliwości, ale również optymalizacji tych częstotliwości, które mamy obecnie. No, i takie 5G to co nam da? No wiesz, szybciej będziemy? Szybkości. Tak? W ogóle to są wyzwania, które wiesz, są, no, ludzkość musi sprostać temu, co za chwileczkę będzie, bo to już nie są filmy science fiction wybiegające gdzieś tam 30 lat do przodu, tak jak kiedyś, tylko technologie zmieniają się tak szybko, że to są kwestie kilku lat maksymalnie, nawet miesięcy w niektórych przypadkach. Tak? Ale pytałeś, gdzie to dalej zaprowadzi? Ja nie mam wątpliwości, że świat będzie niedługo, tak umownie mówiąc, zamknięty właśnie w takim urządzeniu. Tak? Jeszcze bardziej niż jest. Jeszcze bardziej niż jest. To znaczy ja się z tego cieszę, bo to jest bardzo wygodne i na przykład ja dzisiaj czuję pewien dyskomfort w korzystaniu z niektórych rzeczy, bo uważam, że niektóre banki na przykład nie przystają do, nie nadążają za rozwojem rzeczywistości. Wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego tak wolno to idzie, że banki zamykają się na przykład o godzinie 17 w piątek i do tej 9 rano w poniedziałek nic praktycznie nie możesz w niektórych bankach zrobić. Tak? Bo pani Krysia musi odpocząć, spokój. No. Ja wiem, oczywiście i to ja doceniam ludzką pracę i nawet mógłbym zapłacić i są takie przelewy na przykład w bankach, które w weekend możesz przelać pieniądze. Za jedyne 25 zł więcej. Możesz zapłacić, ale jeżeli chcesz mieć komfort, to płacisz za ten komfort. No ale są też takie nowości jak kryptowaluty. Jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą i nie wszyscy używają kryptowalut, tak? Ale no, kryptowaluta jest poza systemem i możesz o każdej porze dnia i nocy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu taką kryptowalutę przesłać, tak? I już się nią obraca, i już się w niektórych sklepach kryptowalutą płaci, również w Warszawie. Andrzej, to gdyby popatrzeć na to, co było wyłożone w Barcelonie na stoiskach, to taki telefon przyszłości to jak będzie wyglądał? W ogóle będzie fizycznie, czy nie? To znaczy właśnie, bo tu jest, to troszeczkę jeszcze wrócę do tej tezy o tym braku komfortu. Z jednej strony mamy niesamowity postęp hardware'u, jakby smartfon, dzisiejszy smartfon osiągnął pełną dojrzałość, jest absolutnie urządzeniem w pełni zdefiniowanym. Jak to brzmi, 18-letni smartfon. Tak, tak, dokładnie tak. Chociaż historię w zasadzie można datować. No, prawdziwy przełom to był oczywiście premiera pierwszego iPhone'a 2007 rok. Wcześniej smartfony były, ale w dzisiejszym kształcie można powiedzieć, że to pierwszy iPhone zdefiniował kategorię. I ta kategoria się rozwinęła, dojrzała. Dzisiaj mamy... Kategoria smartfonów dzisiaj przypomina troszeczkę rynek PC-tów. To znaczy mamy rozwój linearny, bardziej ewolucyjny, a nie rewolucyjny. To znaczy przyrost pamięci, mocy obliczeniowej, rosną wyświetlacze. Ale jeszcze bardziej urosną, patrząc na tak, rozwój. Tak, jeszcze bardziej urosną, natomiast tutaj jest cwany zabieg, można powiedzieć, producentów. To znaczy bezwzględnie pompowanie wielkości dalej, wielkości wyświetlaczy dalej nie ma sensu, ponieważ mamy po prostu ograniczenia. No ale wiesz, skoro wszystko oglądamy sobie na telefonach, teraz nawet na czerwonym świetle, to nawet byłoby fajne, tylko kto by to trzymał w ręce? Właśnie dlatego dzisiaj producenci, taki trend, który w tym roku już można było zauważyć na przykład
po flagowym modelu LG, ale to nie jest jedyna nowość w tym roku, która w tym kierunku pójdzie. Zmiana proporcji wyświetlacza, tak. Dzięki temu bardziej tak zwany cinematic view, czyli bardziej przystosowane proporcje ekranu do odtwarzania treści wideo, które jednocześnie robią furorę. Absolutnie w tej chwili wiele partnerstw z graczami OTT, operatorzy komórkowi zawierają na świecie, aby treści wideo mobilnie udostępniać czyli klientom. Trochę zamieniacie się w telewizję, tak? No bo dajecie troszkę, ludziom content, tak? Troszkę, znaczy udostępniamy content. My nie jesteśmy nadawcą w tym momencie, ale jesteśmy mamy partnerów. Ale z drugiej strony są pewne rzeczy, które się nie zmienią, bo pan mówi o takim rozwoju technologii, ale nie zmienią się nie dlatego, że nie mogą się zmienić, tylko dlatego, że firmy nie będą chciały wprowadzać tych nowości technologicznych, bo stracą pewien dochód roczny, bo dzisiaj wspomnieliśmy o tym 18-letnim smartfonie, tak? Ale dzisiaj, jeżeli kupujemy smartfona, jest on na tyle wytrzymały, że przez tyle lat my go nie wymieniamy, tak? Firmy nie mają obrotu tymi smartfonami. Firmy chciałyby, żebyśmy wymieniali, tak? Ale jest problem. Z drugiej strony są takie rzeczy, nie wierzę w to, że w dobie podróży na Marsa już niedługo, tego co robi Elon Musk i tak dalej, jesteśmy w stanie podróżować rakietą i tą rakietę sprowadzić bez uszczerbku na platformę, na wodzie i tym podobne rzeczy, a z drugiej strony ludzkość nie potrafi, w cudzysłowie, wyprodukować baterii, która wytrzyma więcej niż jeden dzień pracy na smartfonie, prawda? No to jest legendarne ogniwa paliwowe. No tak, ale to jest wszystko po to, że oczywiście firmy muszą mieć dochód i skoro bateria, no to wiadomo ładowarka. Ładowarka się gubi, kable trzeba dokupować i tym podobne rzeczy, tak? No to są takie... Oczywiście jest tym wszystkim, za tym wszystkim stoją pieniądze, rentowność biznesu. Coraz trudniej producentom smartfonów zarabiać, bo jest konkurencja olbrzymia. Koszty produkcji, kwestia komponentów, skali i tak dalej. Następują przetasowania. Trend chińskich graczy, którzy w tej chwili zdobywają rynek, to jest absolutnie widoczna sprawa. I tam już jest prosta jakby konkurencja, to znaczy wygrywa większy i tańszy. Oczywiście wyłączając to gracza typu Apple, który jest powiedzmy jest jakimś tam z pogranicza kultu, można powiedzieć, producentem. Tylko tak jak nawet ta firma, o której pan wspomniał teraz, to jest firma, która wytyczała jakieś tam trendy. Tak. Stąd pytanie moje cały czas, już nawet nie chciałbym zaglądać do wnętrza tych narzędzi, ale też żeby zobaczyć, jak one będą wyglądały za rok, za dwa, za trzy, skoro mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o tym, że to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej, będziemy mogli pewne rzeczy sobie pomyśleć i one się wydarzą, nie będziemy musieli ich fizycznie robić, to jak? Widzę szansę, tak naprawdę w tej chwili, można powiedzieć, w tym roku widzę szansę na pewien przełom i radykalną zmianę powiedzmy koncepcji urządzenia mobilnego dzięki asystentom głosowym i właśnie wspomnianej sztucznej inteligencji. To jest absolutnie jeden z trend asystenci głosowi i wbudowanie wirtualnej VR i AR, czyli wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, to są dwa główne trendy. To się dzieje w warstwie software'owej, nie hardware'owej i to jest szansa na radykalne zmiany modelu użycia urządzeń mobilnych, bo przypomina mi się taka okładka chyba, już nie pamiętam, której takiej, The Economista, na której człowiek trzymający telefon przy buzi, mówiący cokolwiek do niego, to też za chwilę już będzie prehistoria, bo on pewnie nie będzie musiał go nawet trzymać przy buzi, żeby nadawać komunikat. To tak? Znaczy mamy sytuację taką, kiedy lubię podkreślać, że wszystkie największe innowacje w technologii miały związek z interfejsem, z interakcją między człowiekiem a technologią i narzędziem. Człowiek jest leniwy z definicji. Kiedy były komputery, interfejsy, powiedzmy bardzo, bardzo zorientowane na tekstowe interfejsy, wymyślono myszkę, interfejs okienkowy, gdzie to bardzo pchnęło do przodu całą branżę. Później, dzięki czemu Nokia wyskoczyła w latach 90. bardzo do przodu, upraszczając interfejs obsługi, ludzie po prostu są leniwi i na to stawiają. Później interfejs dotykowy, który zrewolucjonizował branżę i smartfony spopularyzował, to jest znowu, mamy ułatwienie interakcji z technologią, i sytuacja, w której właśnie interfejs dotykowy jest dzisiaj dominujący. I co się zmieni dotykowy? I teraz kolejną szansą na zmianę jest interakcja głosowa, czyli ci wspomniani asystenci głosowi. Mamy kilka rozwiązań. W zasadzie wszystkie czołowe firmy technologiczne świata pracują nad własnymi rozwiązaniami. Mamy Google Assistant, mamy sławny Amazon Alexa, który może nie jest komercyjnie dostępny w Polsce, ale robi furorę w Stanach, w Wielkiej Brytanii i w kilku innych krajach zachodnich. Mamy rozwiązanie Cortana Microsoftu, mamy Siri Apple'a. Każdy nad tym pracuje.
masę urządzeń, masę smartfonów będzie miało wbudowaną tą technologię właśnie w tym roku. To pozwala troszeczkę ruszyć, zmienić jakby paradygmat interakcji z technologią. Czyli dla nas to będzie jako dziennikarzy czy nadawców jeszcze większe wyzwanie, co Łukasz? Wiesz, ale też ułatwienie. Wspomniałeś o tym telefonie na światłach, tak? Mm-hmm. Że przeglądasz. Ja mam po lewej stronie w samochodzie zamontowaną taką łapkę, na którą wieszam zawsze telefon po wejściu i teraz robię dokładnie to, co ty również na światłach, tak? Czyli przeglądam, czytam i tak dalej. Ale złapałem się chyba, ja korzystam z cyfrowego wydania Ekonomista i świetną ma funkcję, bo możesz kliknąć w głośniczek na artykule i czyta, prawda? Jak aplikacja Onet. Brakuje mi, i to jest wyzwanie, wiesz, musimy dawać też takie zwrotne informacje, bo brakuje mi czegoś takiego, że wiadomo, że jak jedziesz, to nie możesz czytać, a chcesz przeczytać i na światłach możesz czytasz. Możesz posłuchać, ale kiedy zatrzymujesz się na światłach, to wiesz, możesz śledzić tekst, który lektor czytał, prawda? To są ułatwienia takie, które muszą wejść. Wchodzisz do domu, mówisz, wydajesz komendę i ten asystent głosowy już wykonuje pewne polecenia, prawda? Ja wychodzę, wchodzę, mój Jarek sprząta i ja od razu zacząłem sprzątać, tak to działa. Znaczy, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Ale powiem wam, że na szczęście, bo pytasz o naszą pracę dziennikarską, były chyba w tamtym roku takie zawody komputerowe z największym komputerem, posiadającym największą mocą obliczeniową, który miał sformułować depeszę agencyjną na podstawie wyników danej spółki finansowych. I robił to samo dziennikarz. I oczywiście komputer zrobił to szybciej, ale okazało się, że później czytelnicy mieli wybrać, która bardziej przemawia do nich notka prasowa i wybrali dziennikarską notkę, dlatego że tam w tej komputerowej brakowało backgroundu, brakowało takich rzeczy, których nie było w raporcie finansowym danej spółki, prawda? Więc ja ufam, że nasza praca dziennikarska nie będzie wyeliminowana przez boty. Ale boty już zaczynają funkcjonować gdzieniegdzie, prawda? I to na dużych portalach zachodnich, coś takiego, co jest oczywiste. Tak, ale to chodzi o szybkość wyrzucenia tylko informacji takich podstawowych. Bez jakości, w jakimś sensie. Tak. Jest tak sucha, że aż boli. Prosta interakcja, jeśli chodzi o obsługę klienta To Andrzej, powiedzmy, że jesteśmy w roku 2020, bo to fajnie brzmi. To już jest za chwilę. Sobie tutaj jedziemy, rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Mogę wydawać komendę mojemu telefonowi typu zadzwoń teraz do, nie wiem, do szefowej i zapytaj, czy to się fajnie ogląda. Nie musisz wydawać komendy swojemu smartfonowi. Pomyślę i on to zrobi? Ponieważ on może został w biurze, czy gdziekolwiek, czy w domu. Natomiast bardziej cały nasz ekosystem jakby technologiczny przeniesie się do chmury. To znaczy wiele urządzeń będzie, mówimy o IoT, o urządzeniach podłączonych do sieci, no to w tej chwili się dzieje. Samochody, przysłowiowe lodówki i tak dalej stają się podłączone do internetu. To wszystko będzie sprzężone w jeden ekosystem. To brzmi jednocześnie przerażająco. Wchodzę do spożywczego i nie muszę brać wózka, bo to wszystko już na mnie czeka? Ponieważ na przykład masz inteligentny zegarek. Aha. Jakby dzisiaj branża wearables, tak zwanych, nie za bardzo, znaczy rozwija się, ale brak tego przysłowiowego killer application, czyli tej właśnie funkcjonalności, która by naprawdę pchnęła popyt do przodu. Dlatego, że nikt jeszcze nie wymyślił, co z tym zrobić, tak? Ładnie pomysłem jest to, że właśnie interfejs głosowy pozwoli nam na to, że okej, smartfon został w biurze, nie ma problemu, mam interfejs głosowy w czymkolwiek, w samochodzie. No Łukasz fajnie pokazywał kiedyś, jak wygląda spotkanie redakcji Business Insider Polska. On sobie będzie mógł, jadąc tutaj, mając zegarek na ręce, robić spotkanie z ludźmi, którzy są rozsiani po całej Polsce albo i świecie? Tak jest, dlaczego nie? A jeszcze wideo, wersja też? Wiesz, ja myślę, że tutaj ważną kwestią jest do poruszenia to, jak będą wyglądały wielkie firmy, korporacje. Ja już o tym mówiłem, tym takim osławionym warszawskim Mordorze, gdzie jest największe skupisko firm międzynarodowych. Tak? Ja nie wiem, czy za kilkanaście lat nie będzie takiej sytuacji, że to będzie wszystko rozproszone. Że nie będziemy myśleć. Ale że myślisz, że tak jak dzisiaj centra handlowe są puste już gdzieniegdzie w Stanach i to są właściwie cmentarze tego typu przybytków, to na przykład duże biurowce zmienią swoją formę i też to będzie jakaś historia? Ja bardzo doceniam pracę w taką burzę mózgów, gdzie face to face siedzimy w redakcji i każdy dzień zaczyna się od kolegium redakcyjnego i wymieniamy myśli i tworzymy te treści najpierw tak w głowie i w dyskusji, tak? O czym dzisiaj chcemy czytelnikom powiedzieć.
powiedzieć, ale też jestem zwolennikiem pracy mobilnej i bardzo często taką pracę mobilną zarządzamy sobie, tak? Mhm. Czyli raz w tygodniu na przykład pracujemy zdalnie, powiedzmy, albo wyjeżdżamy gdzieś. Ja przekonałem się do tej pracy zdalnej, prowadząc własny portal sportowy, triatlonowy. Ja już mówiłem o tej historii, ale ona jest tak dla mnie symptomatyczna, że warto ją tutaj powtórzyć, że kiedy 10 tysięcy metrów nad Atlantykiem, lecąc do Stanów Zjednoczonych, pracowałem na komputerze, miałem wykupiony internet i dyskutowałem z czytelnikami, tworząc treści na stronę Akademii Triathlonu i wszystko działo się, wiesz, 10 tysięcy metrów nad ziemią. Ja nie potrzebuję biurowca i siedzieć tam na miejscu, tak? Więc myślę, że to jest taki trend, w którym to wszystko idzie. Ja jako pracownik Mordoru, że tak powiem, mogę... Nie podwiozę was tam teraz. Zapomnijcie. Nie proszę o to, bo nie zdążę na spotkania kolejne. Bez szans. Ale mogę powiedzieć, że firma na przykład nasza absolutnie promuje home office i przynajmniej że częściowe... dają tyle darmowego internetu, że da radę. Natomiast ja też zgodzę się z tym, że jakby to pomaga, ale też nic nie zastąpi na koniec dnia od czasu do czasu spotkania. Ale pracujesz na czym? Na tablecie, na telefonie, na komputerze? Ja widzę od moich partnerów biznesowych, czy tam moich kolegów i tak dalej, jak ktoś mi odpisuje takiego maila, a pod spodem jest napisane, że to jest wysłane z telefonu, to myślę sobie, kurde, gdzie on to zrobił? To już kwestia... I są przecinki, kropki, ta pełna interpunkcja. Znaczy, to jest kwestia już indywidualnych preferencji. Ja osobiście na smartfonie bardziej konsumuję treści, bardziej lubię, powiedzmy, przeczytać i skonsumować. Mhm. Prosta odpowiedź, okej, ale bez elaboratów, ale to już jest kwestia indywidualna. Ale powiem wam jeden dowcip, bo wczoraj, jak na czasie, zobacz, tak jak mój program, na czasie. Wczoraj wchodzę do domu wieczorem i słyszę, że córka starsza powtarza język niemiecki. Bardzo dobrze, żona, na czasie język. Na czasie, żona odpytuje i jest pytanie, wokan man tableten kaufen. Tablety to jak pilen po niemiecku, tabletki. A córka co odpowiada? Indy i tutaj pada nazwa sklepu. Popularnego sklepu z sprzętem elektronicznym, prawda? Nie chcę tutaj reklamy robić. Nie Indy apotekę, tylko nazwa sklepu, prawda? Bo tablety, tak? Życie. Młodzi są już sprofilowani. To jak będzie wyglądał tablet 2020? Tablet 2020, to znaczy na pewno generalnie w smartfonach i w tabletach w tej chwili, jeśli chodzi o warstwę hardware'ową, oprócz tych zmian związanych z asystentami głosowymi, jest jakby trend na to, aby wyświetlacz zajmował jak największą powierzchnię urządzenia. To znaczy, i to się wydarzy szybciej niż w 2020. Czyli nie wróci klawiatura teraz w czym? W BlackBerry wróciła klawiatura. Tak, ale to jest taki bardziej symbol. BlackBerry zawsze było znane z klawiatury, więc w tej chwili bo w tej chwili tam zmiany właścicielskie zaszły i w zasadzie Alcatel, TCL Alcatel pokazał nowe modele BlackBerry, też z klawiaturą, ale to jest raczej symboliczne. Okej, to teraz było tak, że co telefon czy co tablet, to tablet może mniej, ale telefon to jeszcze lepszy aparat. Już chyba absolutnie się nie da lepszego zrobić. Znaczy cały czas, co roku ta poprzeczka jest podwyższana. A co jeśli chodzi o wideo, bo my jesteśmy z Łukaszem wyznawcami, nie dlatego, że firma nam każe, tylko widzimy, jak świat wygląda, że to wszystko się zamyka w live i w wideo. Do tego potrzeba dobrej kamery, ale nie aparatu, tylko kamery w sensu telewizyjnego wręcz. No to znaczy te przetworniki, ta jakość już jest bardzo, bardzo wysoka. Oczywiście ten wyścig trwa. Wszyscy producenci co roku jakby ogłaszają światu, mamy najlepszą kamerę i faktycznie tam delikatnie udaje się tą jakość podnieść, ale faktycznie już poziom jest absolutnie, absolutnie wysoki. Ja osobiście uważam postęp, znaczy tutaj osiągnięto już naprawdę olbrzymi poziom. Te innowacje nie są tak istotne moim zdaniem. Znaczy rok do roku widać, że już prawie wszystko zostało zrobione. Zostało zrobione i to jest takie... To kiedy nie będzie Barcelony? Może tak powinienem zapytać. Kiedy targi Barcelony znikną? Barcelona będzie, bo jakby branża ewoluuje, zmienia się, przenika się. Jakby to nie tak, że ten kongres zniknie. Natomiast po prostu ja uważam, że czekamy na coś wielkiego. Bo o 5G, na początku, o którym rozmawialiśmy, 5G... Ale to tylko przyspieszenie, czy jeszcze coś? To jest przyspieszenie, ale właśnie, nie ma dzisiaj, powiedzmy, jeszcze zdefiniowanych aplikacji czy usług, które byłyby w stanie w pełni skorzystać z tego potencjału. Czyli tak, wiemy, jak to rozwiązać radiowo, wiemy, jak zbudować systemy antenowe. Czyli damy wam 5G, bierzcie, tylko znajdźcie sposób do czego, tak? To jest troszeczkę do branży, do nas pytanie, my sami musimy sobie na to odpowiedzieć. Jakie usługi będą
wystarczająco jakby atrakcyjne dla klientów. I oczywiście jest prosta odpowiedź pod tytułem wideo, tak? No, mobilne wideo, szybsze buforowanie, konsumpcja Wiesz, ile widzów jeszcze teraz siedzi? Słucham tej waszej rozmowy, bo nie mogę na nią patrzeć, bo mi internet zżera po minucie. Tnie. Tak. To oczywiście to jest proste rozwiązanie i tutaj zawsze popyt, jakby konsumpcja treści wideo, mobilna konsumpcja treści wideo na świecie podwaja się co roku. Tak? I to jest prawo Moore'a, po prostu tak jak... Czyli Łukasz, mamy jeszcze przez 12 miesięcy robota, a później się zobaczymy. Natomiast inny trend ważny, który też będzie olbrzymich mocy obliczeniowych i transmisji wymagał, to jest wirtualna rzeczywistość o tym, o czym wspominaliśmy też wcześniej. Łukasz będzie z Państwem w przyszłym tygodniu też tu za kierownicą naszego mobilnego studia. Czy jest coś, co powinniśmy Ci dopowiedzieć, zdradzić? Wiesz, bo tu trochę tajemnic jeszcze jest. Słuchaj, ma GPS-a? Ten GPS-a ma. Będzie GPS za chwilę, czy nie będzie potrzebny, nie? Tak. Poczekaj, ma tu gdzieś schowanego GPS-a. Tak, to jest jakiś tajny... Czyli można go śledzić, nie mogę go zabrać. Cały czas śledzą, to jest, wiesz, wszystko namierzone, no. Właśnie, nie uciekniesz. Właśnie Robert Feluś, Naczelny Faktu, mnie pytał, jak tu się siedzi na tylnym miejscu. Trochę powiedziałem, że jak na ławce rezerwowych, a on powiedział, co ty, to miejsce VIP-ów. Nie, to dokładnie. Ja jak tam siedzę, cały czas nie chcę mówić Łukasz, tylko panie prezesie. No, według właśnie takiej teorii, to tam jest najważniejsze miejsce. Najważniejszą osobę się wiezie tam. Także... Dobrze, będę pamiętał na przyszłą środę. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Łukasz Kras, wszystkiego dobrego. Biznes Insider Polska.